Uniradio. Gramy słowem. Wydana niedawno historia rodzinna Szturów to przecież zwykła historia rodzinna. Czym właściwie miałaby zainteresować czytelnika? No, powodzenie w księgarniach temu przeczy trochę. No, jednak ludzie chcą się dowiedzieć, zwłaszcza o osobach, które znają, które są osobami publicznymi. Jest w ludziach taka chęć dowiedzenia się czegoś więcej o nich. Okazuje się, że ta historia mojej rodziny nie była taka typowa. Ta historia była dość trudna, powiedziałbym. To nie jest opowieść o typowych Polakach. Więc to już jakby ją trochę wyróżnia, a jednocześnie jest niesłychanie charakterystyczna dla tego regionu, który żył i ciągle ma tradycje umieszczone między Budapesztem, Pragą, Triestem i Krakowem czy Lwowem. Po prostu trzeba też ten typ literatury lubić. Są ludzie, których to w ogóle nie pociągają tego typu książki, a są ludzie, którzy bardzo lubią biografię czytać. Ja też lubię. Pamiętam, że ostatnio w wakacje lubiłem czytać wspomnienia pana Mellera, już nieżyjącego ministra spraw zagranicznych ostatniego i ambasadora w Paryżu, w Moskwie. Bo on to był człowiek z mojego pokolenia i jak czytasz to, to jego przypadki są jakby lustrem twojego życia. Tak patrzę, jak komu ja podpisuję tutaj książki. Młodzi ludzie biorą dla swoich rodziców, bo ci rodzice to są w moim wieku. I oni będą to czytać inaczej. Oni to będą czytać jako przykład człowieka z ich pokolenia, który wspomina swoją rodzinę, jak również wspomina to, co sam przeżył. Bardzo to charakterystyczne. Nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym tyle podpisów złożył dla kogoś, dla mamy, dla rodziców, proszę napisać. Młodzi ludzie to mówią. Mówił pan, że ludzie po prostu chcą wiedzieć jakby więcej o życiu osób znanych. Tak, jest zawsze taka, no, na tym żerują pisma brukowe, popularne. Tylko, że robią to na poziomie bardzo takim, no, niskim. Nie obawia się pan, że ta książka w jakimś stopniu właśnie zahacza o takie pokazywanie własnego życia prywatnego temu szerszemu gronu? No, tylko, że mała różnica, że ja trochę jestem z tego dumny, z tej historii. Nie jest to dla mnie wstydliwa historia, którą za pieniądze sprzedaję. A tam głównie pan czyta o rozwodach, że tego, no, kogo puściła, z kim kochanka ma, gdzie się kto upił. A z tej historii to raczej ja jestem, no, w jakiś sposób dumny. To może skoro jesteśmy przy rodzinie, to mam dwa pytania dotyczące pana syna. Kiedy miał pan razem z nim w pogodzie na jutro, to mówił pan, że bał się pan, jak on będzie znosił te wszystkie wskazówki i napomnienia, a podobno znosił je dobrze. I czy do dzisiaj jest tak w życiu też codziennym, prywatnym? Pan, rozumiem, jako ojciec często mu coś doradza, upomina, napomina. Nigdy mu nie doradzam wyborów. Wybory podejmuje sam. Ja się zawsze dowiaduję, że już coś robi. Nie, tato, brać to czy nie brać? Tu nie, tu się w ogóle nie wtrącam. On sobie sam steruje swoją drogą artystyczną. Ja raczej oceniam już zrobiony produkt. Jeśli to jest teatr, no to moje uwagi są tego typu, że to można jeszcze poprawić. Czyli one są o wiele bardziej takie intensywne, motoryczne. Można by jeszcze tu lepiej, można by coś, ale jak oglądam film, no to wiem, że już nic nie zrobisz. No tylko sobie myślę, no po co to było tu, tam, gdzieś. A jak jest dobrze, to mu to mówię. No tylko, że raczej niestety jestem wychowany tak, żeby mówić o błędach niż chwalić. Maciej też towarzyszył panu od najmłodszych lat, zabierał go pan do teatru, kiedy on na przykład nie mógł zostać z matką, bo ona akurat miała koncert gdzieś nie, daleko. W ogóle. On to chciał, nawet jak nic nie było w domu, a ja szedłem grać, to regularnie w Teatrze Starym miał taki dywanik, mu maszyniści zrobili na balkonie, który był już nieczynny wtedy, i on, no, po prostu godzinami siedział na tym dywaniku tam i oglądał po raz setny Rewizora na przykład.
wszystko odgrywał równo. Siostrę katował jako chorodniczy, prawda? Bo ona musiała służyć jako partnerka. Także to on tak spędzał dzieciństwo. On na pewno chciał naśladować ojca. Czy on kiedyś powiedział, że ja będę lepszy, ja chcę być lepszy? Czy było jakieś to na poziomie rywalizacji? Nie, nie. Każde działanie artystyczne, a zwłaszcza w zawodach artystycznych, wykonawczych, najpierw zaczyna się od naśladownictwa. Inny, on chciał być inny. No to i pewnie ciągle chce być inny. Pan kiedyś powiedział, że pana życiowym credo jest pragnienie bycia bardziej wolnym, chociaż wie pan, że pełna wolność nie jest możliwa. Chciałbym też wiedzieć, jak to się objawiało przy wychowywaniu dzieci. Nigdy nie miałem z tym kłopotu. A jak syn miał 20 lat, to spowodowałem, żeby odszedł z domu. Takie wychowanie jakby odebrałem, że mężczyzna, im szybciej się usamodzielni, tym bardziej to go kształtuje. Sam odszedłem z domu, jak miałem 18 lat, a jego tak przetrzymałem jeszcze do drugiego roku studiów. I oczywiście ułatwiłem mu to, że też to było wzruszające trochę, bo wrócił do kamienicy, gdzie się urodziłem, którą odzyskaliśmy po komunistach. Pierwsze zwalniające się tam mieszkanie mogłem ja zasiedlić, jako że nie mieszkałem w tej kamienicy. No i to było dla niego pierwsze mieszkanko takie małe. I on odszedł z domu, tak. I zaczął się usamodzielniać. A on mówi o tym w tej książce, że nauczył się samodzielności i na przykład gospodarowania pieniędzmi, no w ogóle organizacją sobie życia. Myślę, że dlatego jest tak dobrym ojcem w tej chwili, że się tego wcześniej nauczył. Wie pan, w mojej młodości trafiłem na takich artystów, którzy byli dla mnie idolami, którzy pokazali mi, że temu, co robisz, zwłaszcza w zawodzie artystycznym, musisz poświęcić całe życie. Nie można tego dzielić z niczym. No i wie pan, jak takich artystów widzisz, oni są dla ciebie wzorem, no to masz się zastanawiasz, czy pójść w tym kierunku, czy raczej rodzina właśnie tu i tak dalej. No i ja za nimi poszedłem. Uniradio. Gramy słowem.